Hajcy koledzy, dziś nagrałem film z wicemistrzem Polski na mojej oryginalnej challenge. Zapraszam na film. Do usłyszenia. Witaj kolego, cześć. No to witam cię. Witaj. Ej, jesteś wicemistrzem Polski 2021 roku, tak? No tak, dokładnie. Okej. I opowiedz hodowcom, bo na pewno są ciekawi, jak się nasza przygoda zaczynała wtedy. No co, jak się wiesz, jak było, no kiedyś zakupiłem tą samicę tam od ciebie, to wystawiałaś gołębi. Aha, ta szelęcka to była, nie? Tak, ona się wywodziła tam z gołębi szelest, nie? Ona 12 rok 84, jak się nie mylę, nie? Tak, dokładnie, to był jej numer. I dałeś ją do rozpłodu? Znaczy, no to był specjalnie kupiony gołąb do rozpłodu, no bo ja zaczynałem z hodowlą, w ogóle tam nie było wcześniej gołębi, to tak, no po prostu, można powiedzieć, gołąb kupiony z przypadku, ale no trafionej gołąb, nie? No, fajnie. No i tak, to ja był tylko jedyny gołąb, jakiego tam od was kupiłem, nie? To jedyny Wow. gołąb, jaki wtedy właśnie tam kupiłem. I ona dawała dobre gołębie, naprawdę dobre gołębie ona dawała. Szkoda, że ona już nie żyje, bo ona po prostu 2 lata temu już, no jak to mówiąc, zdechła, nie? No. No, ale. Opowiedz, jakie tam ta córka była, bo to miała super wyniki, nie? No, ona wydała taką córkę właśnie, 25-27. Dzięki tam, wiesz, tobie tam ją wtedy kupiłem. Po Tak. prostu jak udało się to tam kupić. No i dołożyłem tego twojego szelęca i z tego połączenia ona właśnie dała i tak takie gołębie tam dała, nie? I Takie jak gołębie tam dała. wyniki tej najlepszej córki w ciągu 5 lat, tam miałeś narodowodze wystawione? No, ona miała 61 konkursów zrobione, nie? Ta samica. 61 konkursów w ciągu 5 lat, tak? 5 lat dokładnie. I to był gołąb, co latał wszystko od A do Z, nie? Od A do Z. I to dalej rozhodowałeś ta szelęca tych rodzin? Znaczy, to mam w rozpłodzie dzieci, wnuki. I to dalej przekazuje, nie? Mimo, że to dalsze pokolenia, dalej to przekazuje. No, ona, ta samica bardzo dobrze spasowała z tym szelęcem, było takie połączenie kapitalne. Akurat to dobrze spasowało, bardzo dobrze to spasowało, nie? Fajnie. No, Okej. więc to tak. No, można powiedzieć, że jakby powiedzieć, z takimi gołębiami to jest jakby trafić wszystko w totolotka, nie? No i zobacz, jednego gołębia widziałeś tam na filmie, na pewno go wybrałeś sobie, nie? Ja wiedziałem, czego szukam, bo ja typowo tylko szukałem właśnie gołębi z tych szelęców. Wiedziałem, co chcę. No i właśnie ta samica, ten gołąb, jak tam był na tym filmie, to ty tam sprzedawałeś, bo tam sprzedawałeś chyba około 20 gołębi. Ja chciałem typowo tylko tego jednego, nie? Bo ten gołąb mi się tam najbardziej podobał i no i tego gołębia wtedy właśnie od ciebie zakupiłem, nie? Tak. Jakiego koloru był ten gołąb? Chyba Ta samica białolota? była niebieska, białolota, no dokładnie. Białolota jeszcze, pamiętam ją A, ja totalnie. wiem, ja to pamiętam, bo to wtedy ty tam wyprzedawałeś dużo tych gołębi. Było widać, że też gołębie dosyć fajne, długo selekcjonowane, dlatego no kupiłem tą jedną samicę, no ale udało się to fajnie, nie? Imbredy, nie? Wszystko w czystej krwi. I te fosy. No mi to zależało tylko wtedy na tych szelęcach, bo po prostu szukałem tych gołębi, o taki powiem i tyle, nie? No, fajnie. No, to mi tam. No szkoda traktować, że ja ją 10 lat temu od was kupiłem, a dopiero po 10 latach wy żeście się odezwali, bo tak naprawdę jakbym tego wyniku nie zrobił, to kontaktu z waszej strony by nie było. Więc szkoda tak troszkę, że tak to poszło w tym kierunku, no ale no nic. No nie, Czasem tak bywa, no. my mamy tyle klientów, wiesz, i może Nie rozumiem, nie no tak. zawsze jest czas też na taki kontakt, nie, ale dostałeś takiego gołębia jak nigdy w życiu, nie? No, nie będę tego ukrywał. No gołąb był trafiony w sedno, nie? No. Naprawdę to tam, ten gołąb, no to kapitalny gołąb, nie? Tak. No, po prostu samica naprawdę i z budowy była super, i oko miała bardzo dobre rozpłodowe, więc tu nie ma co ukrywać. No gołąb był Jakie miała klasa, nie? oko? Jakie pamiętasz jej oko, jakie to Laser, było? laser Glazer. taki, no, laser, taki typowo oko rozpłodowe, nie? Oko rozbudowy, okej. No, bardzo ładna samica I była. te gołębie, co teraz zrobili, czy te wicemistrzostwo Polski, to wszystko z tej rodziny? To jest ta rodzina. To już były gołębie właśnie krzyżowane. No. One bardzo dobrze w krzyżówce pasują te gołębie, Ja, nie? bo te imbredy to jak najbardziej jedno skrzyżować. No dalej przekazują. Tak, Dalej. ja to pokrzyżowałem tutaj z moimi gołębiami i naprawdę te gołębie dają radę, nie? I no, bardzo ważne jest też kiedyś wrócić znowu na te Nacional, albo na te Mais, czas tej Mais 1, te najlepsze szelęca i ten Nacional, wiesz? Czy No, to to też to są. znowu Tak. wrócić na ta krew. A ja nie Tak. wiedziałem nawet, że ty takie wyniki masz, to kolega Leon ze Śląska mi dzwonił, Przemek, zadzwoń do, bo się nazywasz Kubica, nie? Tak, dokładnie. Zadzwoń do Marcina,
On ma po twojej, ma ta córka 5 lat, 60 coś kursu, a ja mówię, a ta będę dzwonił. Zadzwoń do niego, bo to szczery chłopak, on na pewno nie będzie kręcił. No i mówię, to zadzwonię do ciebie, ale wczoraj jechałeś do tej Danii, nie było czasu. Nie? Co ja będę kręcił? No No. kurczę, dom jest oryginalny, kupiony tam wtedy, no to No, nie no. ma nic do ukrywania, tak? No tak. Ale wiesz, jak to różnie jest, nie? Z tymi hodowcami. Tyle lat już hoduję gołębie, wiesz, jak na początku to sprzedaj mi dobre gołębie, no, no to naszykuję mu. Potem robi te wyniki, no to jeszcze ma kontakt. Potem zaczyna się te koleżeństwo z tymi różnymi biznesemami. Wiesz, o co chodzi? No, powiem tak. Nie wchodźmy w ten temat, No. bo to nie jest temat na takie rozmowy. Ja po prostu nie chcę tam ingerować, po prostu tam, Rozumiem, ja mi jestem. tam nie jest potrzebna żadna reklama. Rozumiem. Jak bądź, bo mnie jest tak, że gołębie są dla nas, nie my dla nich. Jako, Ty robię masz to, bo to lubię i tyle, nie? przyjemność masz do tego, nie? Tak, I dokładnie. to Idę jest na super, że siłę i jesteś taki tyle, nie? szczery i to jest bardzo fajne. Dlatego tam, no ci mówię, ja tam nie chcę mieć żadnych z tych tego, po prostu Robię. wynik, zrobiliśmy wynik, fajnie się cieszymy i No fajnie. gołębie są, będziemy latać dalej, nie? Tak. A jak rozhodujesz te gołębie dalej, bo ona była niebiesko-białolotka, znowu przebijają te białoloty? Nie. Nie. Wyłuki bardziej przeważnie są niebieskie albo nakrapiane, nie? Ale masz też. No. Ale jak niekiedy coś tam przebije, coś białego, nie? A czy to wszystko zależy, wiesz, jakiego gołębia z A, partnera rozumiem, dołożysz, nie? Bo jak rozumiem. tam coś dołożysz, to tam ma, no to tak, nie? Ale większość tych gołębi było niebieskich, nie? No, to strzelęce to przeważnie niebieskie, nakrapiane, dużo niebieskich. Tak, to Białolota to tam. było rzadkość, ale też się zdarzają. No zdarzały się tam, ale większość to jest niebieskich gołębi, nie? No, fajnie, Na super. tego. No to tak, pozdrów Leona, bo on kiedyś miał ze mną kontakt, chyba 2 lata czymś, czekaj, 2 albo 3 lata temu, a później przestał się odzywać i ty tak widzisz. No bo starszy pan, on z Holandii pracował, wiesz, i on potem Tak, ja Polsce. pamiętam, on tam kiedyś dzwonił dosyć często do mnie, a później po prostu jakiś tak kontakt się urwał, No ktoś tam ja, ale dzwonił i... on w porządku jest, fajny, miły człowiek. I że fajnie pogadać zawsze. Dużo No, informacji. to widzisz, On też ma to dobrze, moje. jakby nie Leon, to nawet by nie wiedział, że taki gołąb tutaj jest. Nie, to ja by wcale nie wiedziałem nic o tobie, nie? Bo skąd? Bo No. to pamiętasz, że jednego gołębia sprzedałeś dla hodowcy, nie? I to nie pamiętasz, skąd to masz wszystko pamiętać? No rozumiem, wiem o No, co chodzi. wiem. Okej, dobrze, to teraz może będziemy więcej razy w kontakcie i będziemy działać. A ja na drugi tydzień do ciebie zadzwonię. Pozdrowienia dla żonki, bo ja widziałem krótki fragment, że ona się zajmuje gołębiami, tak jak i moja. Tak, dokładnie. Żona tutaj dosyć, jej udział jest dosyć duży, bardzo duży, no No, bo to no. jednak moja praca mnie tu ogranicza, a ona No, tutaj chodzi, nie? moja też. Ja teraz byłem trochę w świat z tymi gołębiami i byłem na aukcjach, nawet o tym ludzie nie wiedzą. To żona się tym No. zajmowała, z tym wszystkim, wiesz. Ja wiem, o co chodzi. Jednak dobrze mieć kogoś. Mimo, że była w ciąży, to te kosze targała, bo mnie nie było, a musiała wysłać, bo wiesz, jak obiecasz komuś wysłać i nie wyślesz, to musisz od razu wysłać. Wiem o co chodzi. Okej, okay. No fajnie, dziękuję Dobra. ci za wywiad. A z jakiego oddziału jesteś, to żeby to wiedzieli? 099. Jaki to jest oddział? Podolanów. Oddalanów, ja? Podolanów. Aha, okej. Okay. No fajnie, ludzie będą już skojarzą. Fajnie, dziękuję tobie i na drugi tydzień ci zadzwonię. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrowienia, cześć. Słyszeliście, koledzy, na jednym zakupionym gołębiu szelędź taki wspaniały wynik. Zapraszam wszystkich hodowców do współpracy. Naszykuję wam super gołębie, super produkty i będziemy lata współpracować. Do tego ta nasza wiedza, te moje produkty i zobaczysz, jak twoja hodowla odżyje. Bardzo prosty sposób. Nie trzeba tam jakiejś fazy 1, fazy 2, fazy 3. Prosty sposób karmić ciągle to samo. Od początku do końca. Potem te moje produkty do tego dołączysz i będziesz widział, jak będziesz śmigał. Nie trzeba nawet i dużo gołębi. Ważne jest tylko ten cały program robić cały rok, przez cały okrągły rok. I w przyszłości będzie jeszcze więcej filmów. Zapraszamy.